Jedziesz, małolat, jedziesz! Jedziesz, jedziesz! Jedziesz, Andrzej, jedziesz! Okej. No, coś widzisz? Zainteresował się. Opuść mu. Skurczyłki, zero reakcji. Ja byś mu zaczął podnosić szybciej, może on by wystartował za nią, wiesz? Widzicie, rybka za rybką, ale malutkie. Malutkie. Malutkie rybki. Ale później zmienimy miejscówkę i zobaczymy. Co i jak? To ja pamiętam, że my jeździli za ochotkami na rozlewiska? Tak, w mule, no. Za dziecka. Byłeś tam kiedyś na tych rozlewiskach tam na końcu? Garbuz jakiś ładny. Wylec. Och! A na wędki na inną, drugą, z grubszą żyłką tym razem. I zobaczymy. Co i jak. Tamta była za delikatna żyłeczka. Okoń był prawdopodobnie spory i tylko szczeliło. Co ty mówisz? Nic, nigdzie ani jednej ryby. Tu parę okąków to wszystko. Jak nie, zobacz, szybek, żyłki, rybie. Jest. Ta ryba poszła. Na drugą stronę. Nie. W korytach może być. Jeszcze tam pójdę, wiesz? Tam jest uciąg i tam może... Tam ryba jest. Gdyby jechać tam na grzyki, no tam gdzie oni siedzą, tylko tu ktoś nie. Ej! Ej! Coś! Dobra! Andrzej! Co
obrotka? Nie, z ręki. A więc piękny garbus. I tak to leci, pyza. Tak to leci. Ładny patelniak. Nie inaczej. Zdjęcie to zrób. 27, 28 prawie, więc wpiszemy rybkę. O. Poczekaj. Gatunek no. O. O. Sztuk jeden. Jeden. I długość. 27. No. Więc drodzy Państwo, napiję się kawki. Rybkę oczywiście zabiorę. Usmażę sobie jeszcze z jednego. I taka smażona rybka będzie w sam raz. Więc drodzy Państwo, wypijemy kawkę i Wasze zdrowie. I zaraz wędkujemy dalej w pogoni za kolejnym okoniem spod lodu. Pyza, 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 kurde. Pyza, 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 kurwa, na większego okonia. Ale jaja. Z nami nie pojedzie. Nie jadaś? Co jest? Więcej z nami nie pojedzie. Złapał największego okonia. Na razie. Ty nęciłeś? Co? Nęciłeś? Tak. A są jakieś oznaki? Co jest? Oznaki są? Żadne. Ale kartkę mam ze sobą. Wbiję sobie tutaj i napiszę. To jest moje miejsce, Adam. Tak? Ładny okno. Ten to miał ponad 30. Masz? Co? Masz? Mam zamiar złowić. A, myślałem, że masz, bo już bym leciał. Nie mam, ale mniejszego, 29. 29 mam, Sylwek. Widziałeś? No. Taki. No widzę. Ile ma? 28 prawie. Kłamiesz mi. 27,5, no. No to widzisz? To co kłamiesz? Już 28, już sobie dodaję. Gdzieś Andrzej? Tak. Jakbym nie przypilnował, to wyrzekł, zaraz bym był 20 cm. No i co, biorą ci tam? No nie, nie, jednak wiesz, jedną miałem zrywkę i jedno branie nie zaciem i jednego wyciągnąłem i na razie nic, cisza. Ale chyba nie ma ochotki, wiesz? Maluszek, ale maluszki nas. Ile tych koni tu jest z masakrem? Nie interesują. Więc baja. I łowimy dalej. Zwiększa. No, no, no.
A więc jest. Znów jest duży. Szczupak. Szczupaka mam. Drodzy pa... Andrzej! Szczupak! Szczupły! Szczupły. Okej. Baja. A ja apel bez zachodnia. Baja. I wędkujemy dalej. Jest rybka. Zobaczmy tylko co. Pasiak. Drugi. Adam. Drugi. Ale trafiony przez drapieżnika, zobaczcie. Ale druga sztuka zaliczona jest w pytkę. Baja, nie inaczej. Jak tam u ciebie? Cały czas. Cały czas, ale nie duże. Do 20. Do 20 mówisz? Do 22. No to wymiarowe i tak na przemian, no, z małymi, z tak? Z takimi 17-czkami. A więc jest cały czas zabawa. Bo to mi wyschło. Tak niedużo. No weź tak, weź se. A coś palca, żeś się rozsiął? Szczupaka przecież, wiesz, łyknął i musiałem murmuszkę odzyskać z środka i dlatego palca rozwaliłem. Dziękuję. Idziemy, dobrze, wędkujemy dalej. Jest, drodzy Państwo, bajecznie, wiecznie, bajecznie, ale przyjemnie. Więc wędkujemy dalej, jest w pytkę. Tu jest popękane wszystko. Zobaczcie, jak pięknie. Jak pięknie jest. Ale zobacz, ej! Miałem o konia wpisać, słyszysz? Miałem go wpisać, tego drugiego, słyszysz? I już go nie ma. Wpadł do dziury. No i jego szczęście, drodzy Państwo. Jego szczęście. Widzicie? I tak czasami bywa, za blisko go rzuciłem. Chociaż go nie będę wpisywał. Tego wpisałem w rejestr, a tego miałem właśnie wpisać, że zabieram drugą rybę. Dobrze, że nie wpisałem, bo ryba uciekła, aż w końcu jest niewpisana, no jest pytkę. Wędkujemy dalej i zobaczymy, co i jak. Pięknie się jeździ, nie? Wędkujemy. Próbują złowić kolejnego konia. Jeden uciekł. No ale tak to też bywa. Jest, ale maluszek. Maluszek.
wraca. Interesują nas wymiarowe garbusy. Spadł. Okej. Wędkujemy dalej. Za tymi większymi garbusami. W dniu dzisiejszym. Więc drodzy Państwo, idziemy w inną miejscówkę. Zobaczymy jeszcze jedno miejsce i niedługo będziemy kończyć ten dzisiejszy wypad. Z powrotem idziemy jeszcze w to miejsce. Już nie idziemy jeździć po całym zbiorniku. Zobaczymy z rana. Koledzy coś tu mieli i zobaczymy teraz jeszcze co i jak. Tylko musimy wejść na lód. Tylko tutaj widzicie jak jest. Więcej! Znowu wody przybrało. Tak, tak. Bo ja w komisku my wchodzili, pamiętasz, Sylwek? Tak, tak. Tędy my wchodzili, no. No. Nie jest takie chopciu. Ślizgiem. Co i jak? Zobaczcie jak ślisko. Jeszcze tu sprawdzimy przez jakiś czas i niedługo już będziemy kończyć ten wypad z nadlodu. I tak to leciało pięknie, pięknie, nie inaczej. Nie brakło? Nie. Co robimy? Jeszcze z 10 minut będzie. Z 10 minut i będziemy się zawijać. Więc machaj wędą. Ryby będą. Na zdrowie. No kończymy na tą chwilę pomalutku i co jak. Adam, powiedz, jak ty to uważasz, ten dzisiejszy wypad z tymi rybami? Bardzo fajny wypad, w bardzo dobrym towarzystwie. Lecz ryby nie brały. Ciśnienie mamy, jakie mamy, sam widziałeś. No. Że wczoraj był, padał deszcz, dzisiaj piękna, mroźna pogoda, poszło w górę. Bardzo. Udało się coś tam złowić, małych może parę okąpków. To wszystko. No i cieszy. I cieszy. Było widać na zdjęciach nawet było podwodnych, widać, że oko nie był zainteresowany murmyszką. Nie, kompletnie, nie kąsał nic. Nie kąsał nic i tylko przypadkowe takie brania rybki. No i tak to, drodzy Państwo, leciało. Nic dodać, nic ująć. I zwijamy sprzęty. Pomalutku schodzimy z lodu i kończymy. No, u Ciebie, Andrzejku, jak to było z tym dzisiejszym wędkowaniem? U mnie ja nie narzekam. Moją mormyszkę ładnie atakowały okoniki. Połowiłem dzisiaj okoni. Trafiały się i duże, i małe. Także ja na dzisiejszy połów nie narzekam. Nie narzekam. I było bajecznie. Było pięknie. Bajecznie. Jak zawsze na lodzie. Jak zawsze na lodzie.
więc... Zawsze było, wiesz, na lodzie jest fajnie, zima, pięknie. Więc Andrzej, dziękuję Ci za wypad. Dziękuję Ci, Sylwuś. No, dzięki Ci fajnie za to, że mnie zaprosiłeś na lód. Tak. I miło wypoczęłem, połowiłem. Miło spędzony czas. Czas, elegancka atmosfera, widoki cudne, może pora roku. W tygodniu się znów gdzieś wybierzemy. No oby, więc drodzy Państwo, i tak to leciało, nic za nic. Jak pogoda dopisze, lód będzie, dlaczego nie? Zawsze możemy jechać. Więc drodzy Państwo, na tym koniec. Dziękuję wszystkim za subskrypcję kanału, lajki, komentarze. Jak się podobało, łapka w górę, jeśli nie, łapka w dół, trudno. Nowych widzów proszę o subskrypcję kanału, będą śledzić mnie na bieżąco. I tak to leciało, nic dodać, nic ująć. Narka, do następnego, siema, Pyza wraz z kolegami. Nara, siema. I pamiętajcie, JLK, ole, 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 zawsze i wszędzie. Jedziemy na Kielce. I tak to leciało, pięknie, pięknie, nie inaczej. Andrzej, tędy, dawaj. A gdzie ognisko? Ja tutaj do ognisko. Ogniskiem? To Andrzej, dawaj tym ogniskiem. Ty, ale się podniosło. No, strasznie, nie? Jak się bać? No na kamieni stać z ogniska. Kamienie są z ogniska w stanie. No ale kurwa. Ale jest teraz tyle. Dobrze, mi teraz to... Dawaj za całość, gumowce masz. Podciągnij spódniczkę i wchódź. Do kamyczego. No widzisz, spódniczkę do góry i jedziesz. Ale... Daj mi sznurek. Jedziesz. Jedziesz, małolat, jedziesz. Jedziesz, jedziesz. Jedziesz, Andrzej, jedziesz. Okej, okay. Jest pyte. Jedziemy na Kielce.